Wiesz, co ja kiedyś lubiłem kaszankę? Miałem 13 lat. O, mamo, mamo, zrób mi kaszankę, zrób mi kaszankę. I pamiętam dzień, w którym się dowiedziałem, co to jest kaszanka. Cześć wszystkim z tej strony. Pana to. Hej, i jużesz. Witamy w nowym odcinku Pana nas podcast. Parę dni temu byliśmy na bardzo niezręcznym masażu dla par. Mm, w związku z moimi urodzinami, to w ogóle jeszcze realizowaliśmy masaż dla par, który dostałem od siebie w prezencie rok temu. Czy dwa lata temu nawet. Tak, no i pamiętam, że na tym voucherze była data bardzo odległa i wtedy to się wydawało jakoś kosmicznie, kosmicznie daleko, a zrealizowaliśmy ten voucher dzień przed końcem terminu. Był to balijski masaż dla par. No i powiem Ci, że to był, jak dla mnie, to był najbardziej niezręczny balijski masaż dla par, na jakim byłem. Ja na balijskim w ogóle nigdy wcześniej nie byłam, ale ogólnie porównując do innych masaży, na których byłam, to też dla mnie ten był dosyć niezręczny, ale ja ogólnie szczerze mówiąc nie jestem jakąś wielką fanką masaży, bo nie umiem jakoś się tak szczerze mówiąc zrelaksować w tej sytuacji, że człowiek powinien sobie się położyć i po prostu cieszyć się tym, że ktoś się tutaj głaszcze, ugniata i tak dalej, a ja po prostu nie potrafię. Tylko myślę sobie o jakiś, wiesz, nie wiem, co sobie ta masażystka myśli. Czy jej ręce nie bolą? Czy ona teraz, na przykład, patrzy na mnie i ocenia jakoś to jak ja wyglądam? Albo czy, nie wiem, czy dobrze odłożyłam rękę po tym, jak mnie masowała? No po prostu nie jestem w stanie się w ogóle zrelaksować. Ogólnie to się czułem przed tym masażem jak przed randką takie miałem wrażenie, że jakby idę w nieznane, nie wiem co mnie czeka, bo wtedy też nie widzieliśmy czy będą, czy będą czy masażystami będą mężczyźni, czy kobiety? No i okazało się, że to były dwie baliki. No i niezręczność zaczęła się już w momencie, w którym tam tylko zaszliśmy, i pani wręczyła nam takie dwa pakuneczki, które po rozpakowaniu okazały się być stringami, które musimy założyć. No dla mnie to dość standardowo się wydawało praktyką, ale. No ja pierwszy raz, szczerze powiedziawszy, miałem na sobie stringi. No i powiem ci, że to było bardzo dziwne uczucie. No a że... jak wcześniej byłeś na masażach, to nie miałeś. Nie. Ty... Nie, to miałem jakieś takie papierowe, takie majtki, takie shorty. A, że tak, że zakrywały dupeczkę? Tak, tak, a teraz właśnie nałożyłem te stringi i było dziwne dla mnie to, że nałożyłem majtki, a dalej mam goły tyłek. To było naprawdę dziwne uczucie i już teraz rozumiem jakby na czym polega fenomen stringów. Witaj w naszym świecie, tak właśnie się czuje człowiek w stringach. No i jak już się położyliśmy na tym stole, to był stół? Stół do mas łóżko, to się nazywa łóżko domaskowe. Tak, jak już się położyliśmy na tym łóżku, przykryliśmy się ręcznikami, no i daliśmy znać tym paniom, że już jesteśmy gotowi. No i powiem ci, że ta pani przyszła i pierwsze co zrobiła, to złapała tak za dwa rogi tego ręcznika i go tak podrzuciła. I powiem ci, że ja aż pośladki spiąłem, bo tak jak leżałem na brzuchu, tak nagle jakby leżałem, wiesz. Tylko w stringach przed jakąś obcą kobietą. To było naprawdę dziwne. No Trzeba przyznać, że te panie były takie dosyć um, takie. No nie wiem, wcześniej jak byłam na masażach, to zawsze ci masażyści, masażystki starały się, żeby w żadnym momencie nie naruszyć twojej takiej sfery osobistej, że jak się gdzieś tam przykładało, czy zmieniało partię, które się masuje, to zawsze one pilnowały, żeby tam nigdy ten tyłek czy, czy piersi nie, nie wyskoczyły, że zawsze jakoś tam przytrzymywały ten ręcznik itd że nie było takiego momentu, że ten masażysta czy masażystka bezpośrednio patrzył na twój tyłek w stringach albo na, na piersi, a tutaj rzeczywiście te panie były tak, że tak zarzucały tymi ręcznikami i ja też tak się zastanawiałam, że u, ojej, to, co, to, co to się dzieje? A też miałaś tak, że z każdym podrzutem tego ręcznika tak spinałaś pośladki, a jakoś tak odruchowo spinałem pośladki? Nie, chyba nie. No to było naprawdę dziwne, też był taki moment, że ta pani masowała mi plecy i usłyszałem takie. Are you okay, mister? I tak na początku wydawało mi się, że to tylko w mojej głowie, wiesz, na skutek tego masażu, i słyszę takie głośni: Are you okay, mister? I tak powiem ci, że mówię do niej, że jest, jest, jest. I później, jak już dalej mnie masowała, to ciągle myślałem o tym, czy ona do mnie akurat teraz znowu nie mówi, a ja tego nie słyszę. No, mi jak one pytały, że are you okay, to problem polegał na tym, że mnie dosyć tak y, delikatnie masowała ta moja masażystka i szczerze mówiąc, ja chciałabym, żeby ona trochę mocniej mnie tam podociskała, ale z jakiegoś powodu wstyd mi było się do tego przyznać. że ja sobie myślałam, kurczę, a może jej mocniej byłoby ciężko, już było późno, 21, a co jeśli ją bolą ręce, bolą ją plecy i może to będzie dla niej problem, jak ja powiem, że chcę mocniej i po prostu... Ona mnie, wiesz, zapytała, że everything ok? A ja mówię, że yes, everything is great. A w głowie sobie pomyślałam, że no, ale kurczę, mogłoby być mocniej, ale cóż, chyba nie, nie wiem. No, stwierdziłam, że nie wypada prosić, a to jest jakieś nienormalne, bo wydaje mi się, że inni ludzie nie mają takiego problemu, żeby idą na usługę, za którą płacą, tak? I są w stanie powiedzieć, chciałabym mocniejszy masaż, albo i delikatniejszy, albo tam dowolnie do twoich potrzeb, a ja z jakiegoś powodu... Zawsze jak chodzę właśnie czy na jakiś masaż, na paznokcie i tak nie jestem w stanie tej osobie powiedzieć, jeżeli robi coś nie tak. Po prostu nie przychodzi mi to przez gardło. Ja też empatyzowałem z tą panią Baliką i myślałem o tym, że już jest późno, bo na 21 mieliśmy ten masaż. Myślałem sobie o tym, że pewnie jestem dzisiaj z 10 osobą, którą ona, którą ona masuje. No i myślałem sobie o tym, że czy ona nie jest zmęczona? Czy ona ma takie małe rączki? tak Właśnie wiesz, o czym też pomyślałem, że zobacz, że w tym zawodzie, nim ktoś jest zwiększy, tym masażysta ma więcej pracy. I właśnie też myślałem sobie, o pewnie ta u Justyny malżej trochę, wiesz. I, I myślałem właśnie o tym, że, um, że ona jest zmęczona. I wiesz, to był też taki moment, że mieliśmy, jak leżaliśmy na plecach, to mieliśmy zasłonięte oczy takim ręcznikiem. No i tak żałowałem, bo chciałem spojrzeć jej w twarz, jak ona mnie masowała. Tak byłem ciekaw, jakie ona miny robi. Czy ma zmęczenie wypisane na twarzy? Tak, tak. Byłem ciekaw, czy ona tak z pasją to robi, czy tak od niechcenia. Tak byłem bardzo ciekaw. A mi się to podoba akurat, że podczas masażu nie ma tego kontaktu wzrokowego, bo wtedy ja w ogóle czułabym się awkward. Ale też miałam tak samo, że nawet miałam takie momenty, że było mi przyjemnie i sobie już myślałam, o jak miło, nie wiem, czy zaraz nie zasnę, a po chwili miałam o, mi jest tak miło, a ciekawe, czy tej pani już nie bolą ręce. Z jakiegoś durnego powodu ja po prostu nie potrafiłam się enjoyować tym masażem i... I raz miałam w sumie jeden masaż, na którym naprawdę fajnie się bawiłam i tak w pełni czułam się zrelaksowana, bo trafiłam na taką panią masażystkę, która była gadułą. I wtedy, kiedy ona mnie masując, sobie gawędziłyśmy, to ja cały czas miałam takie poczucie, że miałam kontrolę jej parametrów, że wie, że ona mówiła pogodnym głosem, miłym, więc miałam tak, aha, czyli jest ok, wszystko jest ok, pani też jakby ten tutaj jeszcze daje radę. I, i to, że my cały czas rozmawiałyśmy, to mi dawało poczucie, że jest fajnie, że, że ja się relaksuję, a pani też tutaj mówiąc takim tonem donośnym, że nie opada jeszcze z sił, a jak tutaj była taka kompletna cisza, brak kontaktu wzrokowego, to ja właśnie zamiast się relaksować cały czas myślałam o tej pani masażystce. W przypadku takiego masażu relaksacyjnego, no to gadanie z tą masażystką, jaki ma sens? Przecież to trudno się zrelaksować, jakby uciec, wiesz, do zakamarków umysłów podczas tego masażu, kiedy z nią gadasz. Temu była taka atmosfera ciszy, żebyś mogła odpłynąć. No tak, ale wiesz, każdy ma inne potrzeby. Zresztą podobało... Ty miałaś potrzebę pogadać po prostu. Tak, jakby, no żeby jakoś tak to napięcie, które, znaczy wiesz, to jest tak, że te kobiety masują tyle ludzi, one mają to na pewno gdzieś, one mają gdzieś nasze tyłki w stringach, one mają gdzieś nasze sapanie i, i wszystko, yy, ale dla mnie to jest po prostu z jakiegoś powodu... Zawsze niezręczne. No a poza tym podobało mi się, jak byłam na tym masażu z tą panią, która była taką gadułą, bo mogłam się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład właśnie zwróci zwróciłam uwagę tej e, pani masażystce, że ma wyjątkowo gładkie dłonie. I ona powiedziała, że w związku z tym, że codziennie masuje tyle ludzi, że też często robi jakieś masaże z peelingiem, to że ma całkowicie um, zmyte linie papilarne, że ma. Tarte. Tarte, tak. Że ma y, takie gładkie dłonie, bo po prostu ma, ma starte linie papilarne, To masażyści mogliby być dobrymi jakimiś złodziejaszkami. Czemu jeszcze nie powstał taki serial? Jaki? No, że masażyści złodzieje, nie zostawiający odcisków palców. Jeśli chodzi o takie niezręczności, no to jeszcze przed pójściem na ten masaż miałem taką refleksję, a co jeśli będzie niezręcznie? Że jak już się leży na plecach, ta pani masuje, no to tak chyba każdy się zastanawiał nad tym mężczyzna, czy się nie zrobi niezręcznie. Mhm, a to chyba wydaje mi się, że to jest stała... Stała sytuacja, że te panie są przyzwyczajone do tego. No Właśnie wiesz co? Ja tak zauważyłem, że jak leżałem na brzuchu, to ona ten ręcznik tak swobodnie przerzucała, i ja spinałem pośladki, jak ona go podrzucała, i tak jakby ona nie miała problemu z tym, żeby ten ręcznik za mnie zdejmować, jak leżałem na brzuchu. Ale jak już leżałem na plecach, to ona ewidentnie miała to na uwadze, że żeby nie było niezręcznie. I tak jak na przykład masowała mi nogę, no to tylko kawałek ręcznika odsłaniała, zostawiając większość ręcznika na mnie. E, tak samo jak mi masowała brzuch, to na przykład nie schodziła poniżej pępka. No i tak ewidentnie miała na uwadze to, żeby nie było niezręcznie. Tym bardziej, że byłem w stringach. Zresztą hmm. wiesz, zależy chyba na kogo się trafi, bo myślę, że są kolesie, dla których nawet masowanie ramion to już może być jakiś trigger, żeby coś tam dygnęło. Ale wydaje mi się, że to jest jakby te osoby, które pracują w tej branży, są do tego totalnie przyzwyczajone. Pamiętam, jak chodziłam na depilację laserową, to nawet pani mi mówiła, że kolesie, którzy przychodzą na depilację, regularnie mają erekcję. I że po prostu. Może z bólu? <laughs> Nie wiem. Może przychodzą, w sumie, może na depilację laserową przychodzą tacy, których kręci ból i dla nich to jest miłe. Podniecające przeżycie, no ale mówiła, że w takiej sytuacji no, trzeba po prostu udawać, że się tego nie widzi i zachowywać się naturalnie, no bo też nie można klienta wprowadzać w jakieś tam zakłopotanie. No, ale dałeś radę, gratulacje. Tak, nie było niezręcznie. Też myślałam o tym, że jak miałam zasłonięte te oczy, to pomyślałam o tym, że gdybym tych zasłoniętych oczu nie miał, to może być taka niezręczna sytuacja, że patrzysz jej głęboko w oczy, jak cię masuje. Wyobraź sobie, jakie to dla niej musiałoby być creepy, że masujesz gościa, myślisz sobie dzień jak co dzień, on ci się patrzy w oczy. I na przykład jeszcze się oblizuje. No, myślę, myślę, że takie sytuacje się zdarzają i stąd te są na, na oczach ręczniki. Wiesz co, też jak mi masowała stopy, to miałam taki moment, że tak czekałem, aż mi swoje palce w między moje palce. Jakoś tak mi strasznie brakowało tego i tak mi masowała tą stopę, a ja tak leżałem i sobie myślałem, zrób to, zrób to. I nie zrobiła, nie? Ty nie, nie miałaś tak? Układała ci swoje palce między twoje palce u stopy? I chyba wkładała... Wydaje mi się, że wkładała i też w dłoń. W sumie to dla mnie była najbardziej taka intymna część tego masażu, jak e, jakby jest ten moment masowania dłoni i tak ona jakby przytula swoją dłonią, moją dłoń i takie miałam poczucie wow, to się dzieje, czy my się spotykamy? Czy mam wziąć jej numer po wszystkim? Czy trzymałyśmy się za ręce? Wow! Zobacz, że pewnie są ludzie, którzy są samotni i dla nich takie złapanie za dłoń to jest jedyny moment, wiesz, kiedy oni tej bliskości dłoni do, tak. poczują. Ale tak samo jak zawsze jak chodzę na paznokcie i jest ten moment też, że, że, że jakoś pani tam cię właśnie tak złapie za dłoń. To chyba jest tak, że jak Kciuka robi to, że tak, no jest jakiś taki moment, że tak, jakby, że on tak trzyma za dłoń i też wtedy czuję tak, taką bliskość. Taką więź z tą, z tą osobą, że, ale my się trzymamy za ręce, jak miło. No i chyba tak, no to trzymanie za ręce było dla mnie najbardziej intymnym momentem tego masażu, chociaż był moment, który mnie. Bardzo zdziwił, no bo był właśnie ten czas, że przewracamy się na plecy, no i zazwyczaj, jakby masaż, który miałam, wyglądał tak, że jak się leżało na plecach, to po prostu pan czy pani wyciągała najpierw jedną rękę pod ręczniczka, drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę, a tu ta pani ściągnęła ze mnie ręcznik po, po pas, i wiesz, i byłam. Obnażona taka, i z tym się, boże, obca kobieta, widź moje piersi. Pierwszy raz w życiu, co się dzieje? I i pomyślałam sobie, okej, okay, może no, chcę mi pomasować brzuch czy coś, no i rzeczywiście był masaż brzucha, ale potem normalnie masowała mi też tutaj, jakby, no, klatkę piersiową, i te piersi też dotykała, więc to było dla mnie. Tak, dosyć intymne, bo nigdy wcześniej nie byłam na masażu, gdzie miałabym dotykane piersi. I się wręcz zastanawiałam, czy, czy nie powinno się uprzedzać, na przykład, że ten masaż obejmuje dotykania piersi, bo zastanowiło mnie, że przed masażem ta pani zapytała, czy chce, żeby dotykała mojej głowy, żeby mi też pomasowała głowę, czy bez głowy. No i powiedziałam, że bez głowy. Ja powiedziałam z głową. Czy powiedziałeś z głową, ale że zapytała o głowę, a nie zapytała, czy sobie życzę dotykania piersi, to było dosyć. To ciekawe, no ale, no ale nie trwało to długo, więc ja tak po prostu w sumie byłam w szoku, więc nawet nie zdążyłam zareagować w żaden sposób, po prostu byłam w takim szoku, że o, co się dzieje? Jakaś pani dotyka moich piersi, co się dzieje. Wiesz, co na szczęście właśnie to były panie, balijki, nie mówiące dodatkowo po polsku, i to dawało taki komfort, jakiś taki dystans, co nie, że, że, że to jakby w tej intymnej sytuacji to było całkiem komfortowe, że miało się jakąś taką barierę i kulturową, i językową z tymi paniami, bo, bo to nie było aż tak, e, tak e, wiesz o co chodzi. Ogólnie ja sobie właśnie tak myślałam, że okej, okay, może w ich kulturze, w tym masażu to jest normą. Okej, okay, nieważne, nic nie będę mówić. No i masaż był bardzo miły, ale po prostu nie wiem, ja jestem dziwna, dla mnie takie sytuacje zawsze są niezręczne, ja nawet właśnie jak idę zrobić paznokcie, to z jednej strony się cieszę, że mam zrobione paznokcie, a z drugiej strony potem dwie godziny dochodzę do siebie, że miałam taką bliską interakcję z obcym człowiekiem, więc po takim masażu tak samo, nie? z jednej strony było miło, wymasowani, zrelaksowani, a z drugiej strony analiza wszystkiego i czy ta pani teraz się ze mnie nie śmieje, jak ja sobie poszłam. Tak, właśnie też tak się zastanawialiśmy po wszystkim, czy te panie między sobą wymieniały się jakimiś uwagami. Ja na przykład byłem ciekaw, co ona sądzi o moim tatuażu na plecach. <grywa> Mogę się zapytać: I'm Sorry, 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 lady, do you like my tattoo on my back? What do you think? <grywa> Jesteś zawiedziony, że nie skomentowała. No nie, no myślę, że Sarwawivr, wiesz, masażystów e, zabrania jakichkolwiek uwag, czy na temat tatuażu, czy, czy ogólnie ciała, no bo to wiesz, jakby mogłoby się zrobić niezręcznie, tak? Gdyby ona zaczęła komentować, że, że wiesz, lubię twoje tatuaże, o, mógłbyś popracować nad łydką, to by było niezręcznie, jak ona by komentowała w ten sposób, nie? No i ostatecznie był to masaż ze smutnym zakończeniem. Byliśmy smutni, że już się skończył. Ogólnie to, wiesz co, żarty z masażu z happy endem, to jest taki żart, którym żyga każdy masażysta. Mm, na pewno, no. Że jak się gdzieś rozmawia, czy w internecie są fore na ten temat, to zawsze ten temat się przewija. Jak ktoś mówi, że jest masażystą, to zawsze znajdzie się ktoś, kto o to zapyta. No i to, wiesz, w każdej branży są takie, to tak jak w lodziarni każda dziewczyna słyszy na temat ale też niestety to nie są tylko żarty, ale często są klienci, którzy przychodzą i myślą, że to jest na przykład tylko kwestia jakiegoś tam dopłacenia i że pani masażystka ci jakąś dodatkową usługę zrobi. No nie. Właśnie wtedy, jak miałam tą e, masażystkę gaduę, to zapytałam ją, e, jakie było jej najgorsze doświadczenie, jakiego miała najgorszego klienta. No i opowiedziała, że była taka sytuacja, że przyszła do niej. E, Jakaś pani, taka po trzydziestce, po taka jak ja, po trzydziestce pani, i kupiła masaż, voucher na masaż w prezencie dla męża. I po jakimś czasie przyszedł ten jej mąż z tym voucherem. No i niezręczność polegała na tym, że tam przed masażem poszedł się umyć i wrócił na łóżko do masażu nago, bez ręcznika i z drągalem. No i później właśnie ta kobieta go masowała, on cały czas miał tego drągala i ściągał z siebie ręcznik, jakby chcąc go zademonstrować, no nie? No i ta masażystka próbowała to ignorować, próbowała to ignorować i w pewnym momencie ten koleś się zapytał wprost, czy można prosić szczęśliwe zakończenie. No i mówi, że, że było jej podwójnie przykro, po pierwsze, że Ktoś ją tak potraktował bez szacunku, a po drugie, że jeszcze wcześniej widziała jego żonę, która mu ten masaż kupiła w prezencie, i że no, podwójnie obrzydliwe to było. A wiesz, że takim synonimem masażu ze szczęśliwym zakończeniem, synonimem takim jest bajkowy masaż, bo każda bajka kończy się happy end. Ale naprawdę to funkcjonuje? No tak, pół żartem, pół serio. W tej branży to ponoć jest klasyk, że właśnie faceci, najczęściej faceci, którzy domagają się jakiejś dodatkowej usługi, bo to chyba jest związane z charakterem ogólnym. Te, tego tematu, nie, że, że jesteś nagi, że jest jakiś dotyk ciała, jest intymnie, no bo musi być intymnie, wiesz, jeśli ktoś leży goły, no i właśnie są faceci, którzy zatracają gdzieś tam tą granicę pod wpływem emocji, które czują. No i to wiesz, no to, to niestety chyba jest taki odwieczny problem w tej branży. A wiesz, że takim, takim rodzajem masażu, które ma najwięcej niezręczności, rodzajem masażysty, którego spotyka najwięcej niezręczności, jest tak zwany prywatny masaż z dojazdem. I to w większości tą. tą um... Tą usługę pełnią mężczyźni: że, że po prostu przyjeżdża do ciebie facet ze stołem, z tym, wiesz, sto, z tym stołem do masażu na ramieniu rozkładanym, no i że właśnie można sobie kogoś takiego zamówić, i oni właśnie najczęściej słyszą, bo jesteś u niego, w, u, u kogoś w domu, ktoś się czuje bezpieczny, jakby zamyka za to był drzwi i tak dalej, i właśnie wtedy ci ludzie najczęściej słyszą niemoralne propozycje. I to jest o tyle sytuacja niezręczna i też niebezpieczna, bo jesteś u kogoś w domu. Że jakby ktoś chce może zamknąć drzwi, schować klucz, wiesz, do szlafroka, no i nie uciekniesz i dlatego też kobiety to rzadko dosyć wykonują tą usługę kobiety, no bo po prostu pakujesz się do, wiesz, do gniazda szerszeni masować kogoś i nigdy nie wiadomo kogo tak naprawdę masujesz i jakie ktoś ma intencje. Tak, wydaje mi się, że to jest taki zawód, który jest wymagający i fizycznie, bo naprawdę cały dzień masować tyle ludzi to jest, to jest trudne, ale przede wszystkim ten kontakt z ludźmi, że ciekawa jestem, czy y, przygotowuje się w ogóle pod tym kątem, jak ktoś się uczył z was na masażystę, to dajcie znać, czy to jest tak, że są na przykład jakieś takie zajęcia z psychologii wydaje mi się, że powinny być, nie? Że jak jednocześnie odrzucić czyjeś tam zaloty, ale przy okazji nie stracić klienta, żeby było jak najmniej niezręcznie, bo no to taki. Ważny aspekt w sumie różnych zawodów. Tak samo na przykład mam znajomego, który jest trenerem personalnym, no i też opowiadał, że to jest stały problem, że po prostu jego klientki się w nim podkochują, próbują podrywać, zapraszać na randki, flirtować podczas treningów. No i właśnie trzeba wiedzieć, jak umieć jakby takie zachowania wygłuszyć, żeby nie dawać nadziei tej, tej klientce, ale jednocześnie nie stracić klientki. Więc jest no, skomplikowane to jest. Każda praca związana z kontaktem z ludźmi tak intymnym, no to jest nigdy nie wiadomo na kogo trafisz. Bo taki masaż to nie jest tylko praca z czyimś ciałem, ale też z czyjąś duszą. I wiesz, i tu u dusza mężczyzny często jest dużo Delikatniejsza i dlatego odpalają się tematy Happy Endu i tak dalej, nie? A wiesz, że na przykład. Chyba w... nie jest kwestia duszy. No to tak mówiąc mocno kurtuazyjnie, a wiesz, że, że w, w topowych lotniskach na świecie, w Nowym Jorku, w Londynie, w Dubaju są salony masażu na lotnisku. Że jak na przykład czekasz, masz międzylądowanie albo czekasz na samolot, albo właśnie wróciłeś zmęczony, taki wygnieciony, no to właśnie nic tak nie działa relaksująco dla ciała, jak masaż i właśnie na dobrym lotnisku można taką e, usługę. Doświadczyć. W miejscowości Pobiel na Dolnym Śląsku miała miejsce ostatnio taka sytuacja, że ksiądz zostawił w aucie 16-letniego ministranta i poszedł na kolędę. Poszedł po domach kolędować. I 16-letni ministrant wpadł na pomysł, że przejedzie się autem księdza. No i zakończyło się to tym, że ten 16-latek wjechał w jakiś dom. Został ranny, jest hospitalizowany, samochód jest zniszczony, dom jest zniszczony, a sprawą zajął się sąd rodzinny. O, oh wow. I jakby pojawia się tutaj pytanie, czemu ksiądz nie zabrał kluczyków? No, bo pewnie nie podejrzewał, że jego ministrant okaże się takim głupkiem, który wpadnie na taki pomysł. Zwojego złego lepiej chyba rozwalić auto księdza niż rodziców na przykład. No to na takie auto zrzuca się więcej osób w przypadku księdza niż w przypadku rodziców. No i ubezpieczenie i tak dalej. E, tu się też pojawił temat e, edukacji, wiesz, e, tego chłopca, dlaczego on e, w, usiadł za kierownicą, e, nie mając prawo jazdy, mając Ani 16 lat. Pobożny chłopiec, co? No, można by tutaj śmieszkować, że Bóg tak chciał, że tak się stało, bo Bóg tak chciał i wiesz, dzięki temu chłopiec się czegoś nauczy. No, ale sytuacja właśnie jest taka, że sprawą się zajmie sąd rodzinny, podejrzewam, że. A po co sądy w to mieszać? Ja uważam, że zostanie osądzony po śmierci. Skoro księża, tak zobacz, jakim wygodnie, jeżeli oni coś przyskrobią, są oskarżani o jakieś machlojki finansowe albo molestowanie, to oni mówią, że oni nie muszą iść pod sąd, bo ich Bóg osądzi. To ja myślę, że w tym przypadku też tego ministranta powinien Bóg osądzić. No wiesz co, tak śmiechem żartem, ale jeśli to jest jakaś mała miejscowość, miejscowość Pobiel w gminie Wąsosz na dolnym śląsku. Pozdrawiamy gminę Bąnsoż. Tak, jeśli ktoś z was jest z miejscowości Pobiel, to dajcie znać, może znać jakieś większe szczegóły tej historii. No ale wiesz co, ten incydent pewnie wszystkie okoliczne wsi wiesz, tutaj się rozeszło to po wsiach, no bo zamieszany jest ksiądz, pewnie wójt, wiesz, jak w wranczył, wójt przyjechał, jakiś tam posterunkowy. No i zobacz, jaka niezręczna sytuacja będzie, kiedy rodzice tego chłopca pójdą na msze następnym razem. <laughs> strasz albo po kolędzie wiesz będą musieli się przeprowadzić Myślę, że no, w takich mniejszych miejscowościach ta, ta, taka skaza wiesz, na wizerunku ym, mieszkańców to może być mocna rzecz. A ja szczerze mówiąc, znaczy, to jest dosyć jakby mocne przewiny, przewinienie, ale ja na przykład czasem, jak myślę sobie o swoich latach takich dziecięcych, nastoletnich, to czasem żałuję, że byłam taka grzeczna. Że teraz z perspektywy czasu, jak sobie myślę, kurczę, byłam nieletnia, ale jak byłam dzieckiem, to w ogóle nie, nie ma się żadnych konsekwencji, zobacz swoich czynów, po prostu jesteś dzieckiem. Wszystko jest na rodziców wtedy. Ja. I się trochę żałujesz, że na przykład nie robiłam jakichś bardziej szalonych rzeczy, tylko zawsze byłam taka grzeczniutka. Bo to potem dobre historie się ma. Wiesz, co to? Myślę, że to nie jest przekaz zbyt dobry dla ludzi, którzy nas oglądają, że wiesz, jeśli jesteście dziećmi, to bądźcie szaleni, wasi rodzice poniosą za to konsekwencje. Na szczęście 99% naszych widzów to są osoby dorosłe, więc jest mała szansa, że komuś zaszkodzimy. No ale powiem Ci, że też mam taką refleksję, że właśnie jak miało się 12 lat, to miało się takie wrażenie, że o, nie mogę zrobić tego, tamtego, a zobacz, jak się robiło, no to wszystko nie było na ciebie, tylko na ich opiekunów, wiesz, w razie czego, a to tylko dziecko, skąd on mógł wiedzieć, nikt go tego nie nauczył, no jest to kusząca wizja, jakby się tak móc przenieść z powrotem do bycia dzieckiem, no to by się odwalało. Tak, i na przykład możesz bezwstydnie podchodzić do ludzi, gadać do nich jakieś głupoty, bo jesteś tylko dzieckiem, nikt cię nie weźmie na poważnie. Jakby wjechanie samochodem w dom, to już trochę hardkorowo, ale zwłaszcza jak pomyśl właśnie o jakiś Kontaktach z innymi ludźmi, że ja zawsze się wstydziłam, starszych, bałam się, odezwać, zrobić cokolwiek. Teraz jakbym mogła być znowu dzieckiem, to bym biegała i prankowała wszystkich. Wiesz, co jest pocieszające, że na starość można to tak, wykorzystać. Tak, to że to jak jest się tak, dziadkiem tak, albo powiedzieć. babcią, to można odwalać takie rzeczy, że wiesz, idziesz do sklepu i bezkarnie sobie robisz, przewracasz się na półkę z pączkami, i każdy myśli o starszy pan się przywrócił. Ostatnio właśnie byłem w piekarni i był pan taki zgorzkniały, i właśnie też tam wyzywał ekspedientkę, że co to ma być. No, dymy, robił dymy, wiesz. Ja stałem z uśmiechem. Te ekspedientki były wkurzone, bo ewidentnie ten pan jest tam stałym gościem, który je wkurza. A ja się świetnie bawiłem, bo moja wyprawa po bułki, wiesz, stała się przygodą, nie? Już nawet nie pamiętam, co dokładnie on tam mówił, ale był taki stary, zgorzkniały, a więc jest szansa, że to, czego nie zbroiliśmy za młodu, będziemy mogli zbroić bezkarnie na starość. Tak, no, tak jak w tej części, nie wiem, która to jest część, Jackas, że żony Nox się przybiera za dziadka. Oh my god. Tak, tak. Właśnie wtedy cokolwiek się robi, to ludzie patrzą z politowaniem i nawet jak przyjedzie policja, to ma takie poczucie, że o, pan starszy już idzie do domu, nie czas do więzienia, wiesz, już pan swoje przeżył. Że odwalasz jakąś akcję, a oni się nie martwią tym, że im coś zniszczyłeś, tylko sprawdzają, czy żyjesz, czy nie masz kości pogruchotanych, nie? Tak, tak, bo to zobacz, że to jest ten słynny emeryt że jest się, ma się status emeryta i, i że już po prostu wszystko można wtedy. nie jest takie poczucie. No i skoro o wypadkach mowa, wiesz, o tym 16-latku ministrancie wspomnieliśmy, no to też tutaj ciężko jest nie wspomnieć o takiej rzeczy już dużo bardziej tragicznej. Właśnie parę dni temu miał miejsce taki wypadek w Lublinie, że 18-latek, który w grudniu dostał, otrzymał prawo jazdy, Dzień przed trzech króli jechał samochodem na prostej drodze z ograniczeniem do 50 km, no i doszło do wypadku, w którym zginął ten osiemnastolatek jako kierowca, oprócz tego zginął jego kolega 17 latek. Była też z nimi 16 która zginęła, i był jeszcze jeden 16 latek, który obecnie walczy o życie. No, i sytuacja jest: no, po prostu nie mieści mi się w głowie. Zginęły trzy osoby. No, i co jest w tym wszystkim najbardziej takie traumatyczne, to to, że kilka dni po tym zdarzeniu do sieci wyciekło nagranie. E, krótki fragment filmu kręconego przez młodych ludzi z tego samochodu, że jadł 140 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie do 50 km. No, i ten kierowca powiedział taką rzecz, że jak zginąć, to dzień przed Trzech Króli. Dzień przed Trzech Króli, kurwa. No. no i te słowa, jak zginąć to dzień przed Trzech Króli, stały się prorocze. Tak się też stało. No sytuacja, po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co przeżywa rodzina tych dzieci, co przeżywa jakby no, cała społeczność, która tych dzieci, te dzieci znała, szkoła i tak dalej. No, wyobraź sobie, wiesz, pogrzeb, kiedy, kiedy to nagranie się pojawiło z tak głupim tekstem. No, powiem ci, że ta sytuacja jest czymś, co nie mieści mi się w głowie. Ale myślę, że może to też jest jakiś, wiesz, punkt, który zmieni trochę myślenie, bo dla mnie to jest trochę szokujące, że ciągle. Yy, osoby często bardzo wpływowe, zwłaszcza wśród młodzieży, jakieś raperzy, influencerzy lubią właśnie się przechwalać, tym, nie wrzucać jakieś snapchaty, coś tam, że uuu, 200 na godzinę, uuu, testarosa, mamy pełen buch, rozpędzimy furę u, u. i że jakby taka promocja, że łamanie przepisów drogowych, pędzenie na drodze jest czymś cool, nie I no, no, z tego to się wzięło, tak? Z jakiejś chęci popisania się i bycia cool. Tak samo jak kulsu cool twoi idole, którzy mają sportowe auta i, i wrzucają, jak, jak nimi jeżdżą. To... Mój? No, nie mówię o tych dzieciach. A, bo myślałam, że mówisz o moich idolekach. O jakiś. Jezu, nie. No i myślę, że to jest też sedno problemu, no nie, że w podświadomości nastolatków to, to jest coś cool. Szybkie auta, szybka jazda. Łamanie przepisów, ale jestem gangsterem jak z reledysków. Fu, 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 ale cool. No i może fajnie by było, gdyby. No nie wiem, co się to zmieniło. Mnie ogólnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że, że są jacyś yy, właśnie na przykład, raperzy, którzy. Non-stop rapują o jakichś nielegalnych rzeczach, i to jest cool, że. U jestem dealerem narkotykowym, nie przestrzegam prawa. Tutaj, coś tam, i że, i że to jest cool. Znaczy, wiesz co, ja jako mężczyzna, jakby od kiedy tylko skończyłem, wiesz, kilkanaście lat, no to byłem pod taką presją, pod takim wpływem społecznym, że jeżdżanie szybko i agresywnie samochodem jest właśnie super. Jest męskie jest cool i tak dalej. I ja wiesz co miałem kolegę, który zginął w wypadku samochodowym. No i ogólnie rzecz biorąc, jakby szybka jazda samochodem, taka na krawędzi, w ogóle mi się nie kojarzy jako coś super, jako coś cool. No i nigdy tego nie rozumiałem, że, że to jest tak traktowane. Że jest cała masa w internecie filmików, że ktoś nagrywa, że jedzie tam 250. No jak dla mnie to świadczy o czyjejś głupocie, a nie o czyimś byciu cool. Nie? Tak, ja bardzo lubię to jak ty prowadzisz auto, że jesteś yy... Właśnie ostrożnym kierowcą i, i uważam, że absolutnie. Nie wiem, jakąś może imponować, że ktoś łamie przepisy drogowe, ale może to też wynika z doświadczeń, tak, że ty miałeś kolegę, który, który zginął w ten sposób. Ja w podstawówce miałam kolegę, który z klasy, który został potrącony przez samochód i i, i do dziś ponosi tego konsekwencje, więc może to jest też kwestia właśnie bycia w, w miarę w młodym wieku wystawionym na coś takiego, że sobie zdajesz sprawę z, jak, z tego, jakie to są konsekwencje. Ja ogólnie Mam ogromny respekt i strach przed samochodami, mimo że mam 30 lat, nie mam prawa jazdy i ogólnie wizja znalezienia się za kierownicą, zwłaszcza w Warszawie, wydaje mi się być jakimś koszmarem. Czasem mam takie koszmary, że właśnie że, że jadę samochodem i jestem na takiej super ruchliwej jakiejś drodze i sobie myślę: O nie, ja tu zaraz zginę i. i... Tak. I, I nawet kiedyś, słuchajcie, już postanowiłam sobie, że dobra, zrobię to prawo, ja dam radę, poszłam na pierwsze spotkanie, zapłaciłam zaliczkę, to są najgłupiej wydane pieniądze w moim życiu, zapłaciłam zaliczkę 600 zł za ten kurs i nigdy później się tam nie pojawiłam i nie odzyskałam tych pieniędzy. No wiesz co, wydaje mi się, że ty, nie wiem, jakby nie wyobrażam sobie trochę ciebie prowadzącą samochód, bo ty jesteś bardzo wrażliwa. A mimo wszystko prowadzenie samochodu wymaga jakiejś takiej gruboskórności, że tym bardziej w Warszawie, kiedy w centrum stoisz, tam jadą, tu trzeba się wcisnąć, tam trąbią. Jakby ta ilość bodźców, które są ze wszystkich stron, to wymaga takiego wzięcia się w garść i po prostu podążania do celu. Ja myślę, że ja bym siedziała i płakała w tym samochodzie za każdym a, razem. A. Właśnie też tak sobie to wyobrażam, że, że z Twoją wrażliwością i taką neurotycznością, że ty byś była, no dlaczego on zatrąbił, dlaczego on się wcisnął, dlaczego oni jeszcze nie jadą. Że to mogłoby cię na tyle stresować, no ale wiesz, no Warszawa w godzinach szczytu to jest hardkor, Ja sam do tego przywykałem kilka miesięcy, zanim w jakimś sensie stało się to dla mnie normalne. Być może to są takie ekstremalne warunki, no ale tak powolutku, powolutku. To wiesz, to też nie jest tak, że od razu każdy jest super kierowcą, tylko to się, to się nabywa latami. Ten kurs, który doprowadza do zdobycia prawa jazdy, jest tylko początkiem drogi, a nauka cała się zaczyna dopiero potem, jak już się te prawo jazdy otrzyma, nie? No Ja myślę, że jak mieszkając w Stoku, czułam, że wizja zrobienia prawa jazdy mnie przerasta, tak jak przeprowadziliśmy się tu do Warszawy i mój wachlarz doświadczeń poszerzył się na przykład o bycie świadkiem zderzenia samochodu osobowego z autobusem lub bycia świadkiem wypadku samochodowego, gdzie widzieliśmy jak pakowane są zwłoki w czarny worek. To po prostu jeszcze mój lęk y, wzniosło na jeszcze wyższy poziom, i tak jak wiesz, zapisałam się na ten kurs. A potem, bęk, widzisz sobie zderzenie osobówki z autobusem, dosłownie przed moim nosem się to stało, i miałam takie, może jednak sobie odpuszczę. Prawda jest taka, że jazda samochodem jest na tyle niebezpieczna, że wsiadając do samochodu, jakby ten, e, ten widok ciała pakowanego do worka na ulicy, jakby tak naprawdę to może być każdy, kto wsiada do samochodu, jakby wiesz o co chodzi. Że to jest na tyle niebezpieczne, jest tak wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze. Nawet ty możesz jechać bezpiecznie, ale trafisz na kogoś, kto nie będzie jechał Właśnie bezpiecznie. to mnie najbardziej przeraża, że ja na przykład mogę być turboostrożna, ale nigdy nie wiesz, czy nie jest jakiś wariat gdzieś koło ciebie za tobą, który stworzy jakąś niebezpieczną sytuację. Tak, i wiesz co, i właśnie jadąc, prowadząc ten samochód, trzeba nie myśleć o tych wszystkich czynnikach, bo to, bo to jest zgubne jakby, nie? że to trzeba po prostu skupić się na drodze, którą masz przed sobą, być świadomym otoczenia, co się dzieje wokół. No ale poza tym nie myśleć o tych zwłokach pakowanych do worka, bo to po prostu spina sprawia, że, że, że po prostu się zamykasz w sobie, zjeżdżasz na pobocze, siedzisz i płaczesz, nie, zamiast, zamiast bezpiecznie jechać. No ale myślę, że no, przydałoby się jakaś większa świadomość. W tym temacie, zwłaszcza u młodych ludzi, no bo no właśnie bycie na drodze zawsze niesie ze za sobą jakieś ryzyko. Dodatkowo, jeżeli się nie stosuje do przepisów ruchu drogowego, jeżeli się próbuje jakoś popisywać, driftować, yy, przekraczać prędkość, no nie wiem, mam wrażenie, że powinno się zacząć jakoś pracować nad tym, żeby to nie było postrzegane jako coś cool, tylko może. I, gdzie ktoś napisze może jakiś raper, jakąś piosenkę o tym, żeby zmienić myślenie ludzi, byłoby fajnie, jeżeli oglądają nas jacyś raperzy. <noise> Dopuszczam inspirację. Piosenka inspirująca do bezpiecznej jazdy, żeby młodzież nie myślała, że żeby być cool trzeba łamać przepisy. Wiesz co, póki co jest chyba tak dużo piosenek różnego rodzaju promujących szybką jazdę i jakby driftowanie, jakieś tam bączki i tak dalej, że no to chyba zdecydowanie przekaz póki co jest taki pro, pro szybko jezdny, aniżeli wręcz przeciwnie. Nie? Ja raz miałam taką sytuację, że jechałam właśnie z takim szalonym kierowcą i to Miałam wrażenie, że, że, że po prostu umrę, że to są moje ostatnie chwile. Było tak, że to był chłopak mojej koleżanki, który zaproponował, że odwiezie mnie do domu, i ja nie spodziewałam się, że ta jazda będzie tak wyglądała, że właśnie jakieś kręcenie bączków, jakieś nagle przyspieszanie, zawracanie. Ja byłam przerażona. Sam myślałam, Boże, trzeba było zadzwonić po taksówkę. Co tu się w ogóle odwala? Czy ja umrę? Czy to są moje ostatnie chwile życia? Czy powinnam coś napisać rodzicom, że ich kocham? I wiesz, ja byłam przerażona i marzyłam o tym, żeby po prostu uciec stamtąd. A oni. Aha, ha, hi, 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 hi. Jeszcze raz, jeszcze raz. A wiem, boże, nie przestańcie, nie, nie. Normalnie możemy jechać normalnie. Aha, ha, daj spokój. Ha 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 ha. I to właśnie tak jest, że to jest ha 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 ha, dopóki nie jest, no nie, i komuś się ta sytuacja wymyka spod kontroli. To jest właśnie taka bardzo cienka granica między byciem zajebistym a byciem trupem, nie? Że, że jakby ludzie czy na motorach stają na jedno koło, jeżdżą 250 na godzinę. Jak są filmiki w internecie, właśnie, że ktoś jedzie tam na jednym kole, no to są takie filmiki, że, że to jest super gość, że o, propsy, szacunek i tak dalej. A jest też cała masa tak zwanych faili, fail compilation, wiesz, i tak dalej. I jak już tam się ludzie przewracają na tych motorach, to wtedy jest takie poczucie, że o, co za nieudacznik w komentarzach. Co za cizną. debil, dawca organów, tak, ale tak. z drugiej strony właśnie jak ktoś się popisuje i mu to wychodzi, to jest, że o, jesteś kozakiem, nie? Tak, tak, właśnie to czemu, to... W, czemu wtedy nie ma w większości komentarzy, że co za debil, przecież może się przewrócić, tylko wtedy jest, o, ale super, ale kozak, też tak chciałbym umieć, nie? Też wydaje mi się, że teraz już może jest troszkę lepiej w tej kwestii, że jak influencerzy były takie sytuacje, że ktoś tam wyrzucał jakieś snapchaty, że przekracza prędkość i, i było to krytykowane, więc już może jest jakiś progres i większa świadomość w tej kwestii, nie, ale wydaje mi się, że wciąż za mała. I ja znam w sumie bardzo dużo osób, które deklarują wprost, że no ja lubię szybką jazdę. On... Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. O tak, ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie, nie przyjmujcie się. I no nie wiem, jak to może być fleksem, że, że no nie lubię łamać przepisy. Ja wiesz, co jak słyszę, że ktoś mówi, że jeżdżę szybko, ale bezpiecznie, to ja, moja pierwsza myśl jest, no debilno. No po prostu debil. No i wiecie co, jeśli kiedykolwiek będziecie pasażerami takiego pojazdu mechanicznego, który będzie jechał 200 na godzinę i wszyscy się będą cieszyć, a wy będziecie jedynymi osobami przerażonymi, no to nie ulegajcie presji tych pozostałych osób w aucie, tylko drżyjcie gębę, żebyście w tym momencie wysiedli stamtąd. Mm. I zawsze zapinajcie pasy. Dosłownie dzisiaj na Facebooku ktoś z moich znajomych udostępnił fragment programu Warsaw Short, TikToka z tego programu. Fragment tego programu z podpisem Co za Debile. No i chciałbym, żebyśmy obejrzeli ten fragment. Kocham steki, kocham steki, więc jak ja się dowiedziałam, że będą steki, to ja byłam po prostu zakochana. A z czego to jest stek? Po tym chodzi. To jest rozbef. No nie, nie wszyscy wiedzą, że mięso jest zwierząt. Takie zrobione z mięsa. wielkiego jakiego kawału mięsa? Ale z jakiej krowy? Z krowy szlachetnej, to jest, to jest angus. Krowa. nie. Krowa daje mleko, to potem jest się z tego steka czy nie? Kocham mięcho, ale nie wiedziałam, że steki są z krowy. Ktoś z Was chętny jest, żeby ukroić kawałeczek? A to to jest sarno! To jest sarna? tak. To jest, tak. jest rękawiczki. Rękawiczki, podasz proszę. Ja nie jem krowy, bo to jest kuzynka konia, i ja myślałam, że stek to jest ze świn. Ja nie wiem, co ja w głowie. Korzystno-kopytne to są świnie, bo biegają, bo jakby mają chyba. Jak biegają, to mają w tym samym momencie parę nóg? A jak na przykład jest koń, to jest kopytne chyba, bo jak biega, to galopuje na zmianę, nie? Czy oni byli trzeźwi w momencie nagrywania tego? Oni tam chyba cały czas są nie trzeźwi. <tarità> Ja po prostu tyle, w tym morcu się tyle pije, że ostatnie szare komórki tam walczą o życie w tak. ich głowach. Wiesz co, ten cały fragment to jest po prostu kopalnia złotych myśli. Na przykład to się zaczyna od tego, że gość, nie wiem kto to jest, ale jakiś wygląda na kuma tego, że nie wszyscy wiedzą, że mięso jest ze zwierząt. No dobra, bo chociaż jeden wie. Tak, tak. Zobacz, że no, co by nie mówić, to jest problem wielu ludzi, jakby, że nie ma tej koneksji pomiędzy schabowym a jakimś tam rzeźnią, gdzie, gdzie ten schabowy powstaje. No i zobacz, że gościa pytają, z czego zrobiony jest stek, a on mówi: Z wielkiego kawału mięsa. No tak. Że wiesz, że z czego jest stek? Z kawałku mięsa. No i to jest najczęściej koniec myślenia tych ludzi, wiesz, że nie ma tej koneksji pomiędzy. Znaczy nie, nie, No ja mam nadzieję, że większość ludzi wie, że to, że to jest jakaś absurdalna sytuacja, że jakieś ich przepite głowy po prostu miały jakieś chwilowe zaćmienie, ale że. Nie, no nie wiem, nie mogę uwierzyć w to, że to mo może być prawda, że, że ludzie serio nie wiedzą. E, wiesz co, tutaj goś mówi krowa? Nie. Krowa daje mleko, to potem się robi z tego steka, czy nie? Że jakby nie, Podejrzewam, że to jest jakaś manipulacja, że to tak jakby sugeruje, że on myśli, że z tego mleka jest ten stek robiony. Nie, no w sensie, że krowa daje mleko, a czy potem jak da mleko, to czy robi się steka? Znaczy, to już jest w domyśle, nie? Bo jakby tutaj jest to przedstawione tak, jakby on myślał, że to jest z tego mleka. To jest mocna rzecz. Dziewczyna tutaj mówi, kocham mięcho, ale nie wiedziałam, że steki są z krowy. Ja nie jem krowy, bo jest kuzynką konia. I zobacz, że w myśleniu tej dziewczyny jakby krowa jest lepsza od świni, bo ona tutaj potem mówi, że e, myślałam, że stek jest ze świni. Ja nie wiem, co mam w głowie. Ej, ale jak to jest możliwe, że ja jako weganka mam większą wiedzę na temat mięsa? Przecież od razu... Tutaj wydawać by się mogło, że się wie, tak, że nie wiem, kurczak to jest takie chude mięso, że potem wiesz jak wygląda wołowina, że, że czerwone mięso, no a że wieprzowina no, to jest taka tłusta, więc nie wiem, jak można... Tylko zobacz, yeah. że tu logika jest taka, że jakby to była świnia, to okej, okay, bo świnia jest jakimś gorszym wiesz, zwierzęciem niż krowa, a, bo krowa to kuzynka konia, więc wiesz, wiesz o co chodzi, że dlaczego w myśleniu tych osób świnie można jeść, a krowy nie? Wiesz, każdy ma jakiś swój własny jakiś kompas moralny i pewnie chodzi o to, że po prostu no, dla niektórych może krowa sympatyczniej wygląda i szkoda ją jeść, no nie? Ale tak naprawdę to świnia jest bardziej inteligentna niż krowa. Ewidentnie tutaj... E... Ta e, informacja o tym, że stek jest skrowy, jest dla nich szokiem, i to sprawia, że, że oni wiesz, są zniechęceni do tego steka. I to mi wspaniale e, koresponduje z tym takim powiedzeniem, że gdyby rzeźnie miały szklane ściany, to wszyscy by, 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 byliby wegetarianami. I to właśnie tak jest, że, że ci ludzie po prostu nie łączyli wcześniej steka z krową, więc sobie go jedli, ale jak już mają to połączenie, to coś tam im to przeszkadza, że, że ta krówka, taka urocza, która jest czarno-biała, daje mleko, e, że to nagle się staje. Stakiem. Tak, ale ciekawe, że ci ludzie mają ile nie wiem, po 20, 20 parę lat i że oni nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiali. Mam wrażenie, że to są refleksje na poziomie nie wiem. Piętnastolatków, a nie dorosłych ludzi. No ale całe szczęście, no, fani Warsaw so Shore mają przynajmniej Stiflera, który jest wegetarianinem. Więc Ale już go tam nie ma w tym programie. No ale chyba jest taką ikoną. Nie, Znaczy, wydaje mi się, że ogólnie te nowe edycje chyba już nie są takie popularne jak te pierwsze, że tam Trypson, y właśnie Stifler, że to są takie ikony Warsaw so Shore. Nie? Więc. Fajnie, że w tym środowisku, które, no no, wiesz, pewnie ludzie, którzy lubią oglądać Warsaw Shore tak nieironicznie, tylko że tak naprawdę, że wiesz, to są ich idole, no pewnie raczej nie byliby zainteresowani oglądaniem mojego kanału o wegańskich przepisach, więc fajnie, że w tej ich bańce jest ktoś taki właśnie jak Stifler, kto tego mięsa nie je i może... Jakoś może pozytywnie zainspirować. No i jeszcze w tym fragmencie jeszcze jest ten gość na końcu, który mówi, że parzystokopytne to są świnie, bo biegają, jak biegają, to mają dwie nogi w tym samym momencie. Wyobrażasz sobie? że jak, A jak są nieparzystokopytne, to że tak naprzemiennie te nogi im się miksują. No, powiem ci, że to jest mistrzostwo świata, taka logika, że gość do takiego Nie, wniosku. Ja myślę, się... że to są jakieś pijackie rozkwiny po prostu, że oni tam po jakimś dobrym melanżu się wypowiadali i. Ja w ogóle, wiesz co, po, podziwiam, czy podziwiam, w pewnym sensie ludzi z Warsaw Shore, bo zazwyczaj, zobacz, jak człowiek idzie na imprezę i po pijaku często się mówi, robi jakieś głupie rzeczy, to człowiek chce po prostu o tym jak najszybciej zapomnieć i do tego nie wracać. A oni z własnej woli idą i pozwalają na to, żeby uwieczniać ich pijackie wypowiedzi i odpały. I to, zobacz, zostaje z nimi do końca ich życia tak właściwie. I no nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby się decydować na to, żeby iść do programu, który na zawsze uwieczni twoje pijackie wyskoki. Albo czego trzeba nie mieć w głowie, bo to chyba bardziej w tym jest kwestia. Zobacz, że oni tu nie tylko piją, żygają, się przewracają, ale oni jeszcze tam się ruchają wszyscy ze sobą nawzajem. I to też zostaje. No bo w sumie zobaczyć coś takiego, że nie wiem, w sumie w jakim wieku człowiek sobie uświadamia, że mięso to zwierzę. Bo zobacz, że jako dziecku na przykład tak mówi się, że zjedz kotlecika. I jakoś tak. Yy, ja pamiętam, że do pewnego wieku jakoś też nie zastanawiałam się nad tym, że przecież kotlecik to jest świnka albo krówka, że po pro... albo szyneczka. Tak, że po prostu kotlecik, szyneczka. I, I się nad tym jakoś więcej nie rozmyślało, nie? Ale no gdzieś tam jako nastolatka, jak już zaczęłam więcej kminić na ten temat, to nabierałam takiego obrzydzenia do mięsa i najpierw to się u mnie objawiało w tym, że brzydziły mnie wszystkie jakieś kości, żyły, skóra, że mogłam być w stanie zjeść tylko taki czysty jakiś kawałek mięsa, a potem jak jakieś obejrzałam kolejne właśnie nagrania, jak wygląda rzeźnia, jak wygląda ubój zwierząt, no to w ogóle miałam takie, że Łódź, czemu nikt nam o tym nie powiedział? Czemu tego nie puszczali w szkołach? To tak wygląda? Boże, masakra, że ble, nie chcę i tego jeść nigdy więcej. No i zobacz, że to jest ciekawe, że no, jedzenie tego mięsa to jest jakby codzienność dla większości ludzi, a jeżeli człowiek się sam nie zainteresuje, to się nigdy tak naprawdę nie dowie, skąd to mięso pochodzi, no nie? No to tak jak na przykład w wojsku uczy się żołnierzy, nie zabijania ludzi, tylko eliminacji przeciwnika. Że jest to tak nazwane, że, że potem jakby taki żołnierz, który zabija drugiego człowieka, on eliminuje wroga. No i tak samo z tą szyneczką, kotlecikiem, no to tu nie ma mowy o, wiesz, zjadaniu zwłok, zwierząt, tylko jest o wcinaniu szyneczki albo wcinaniu kotlecika. No i to jest takie oszukiwanie naszego mózgu właśnie po to, żeby ukryć pewne, pewne niecne zamiary, które są pod tą ładnie brzmiącą nazwą. No i to nie Niestety tak to działa świat. Zobacz, że właśnie uświadamiając, mówiąc ludziom o tym, czym faktycznie jest jedzenie mięsa, no to podnosi się ta świadomość i jak u tych ludzi w Warsaw Shore oni są nagle zdziwieni, że to jest krowa, w takim razie ja nie będę tego jadła, bo to kuzynka konia. Wiesz, że nagle powstają takie, takie skojarzenia, że, że, jednak, że jednak to jest coś pozytywnego, nie? A zobacz, że krowa. nawet jak ktoś sobie uświadomi, że na przykład to jest martwe zwierzę, to myślę, że większość ludzi nawet nie wie... W jakich warunkach te zwierzęta są zabijane? Że niektórym się wydaje, że to są cały czas jakieś. O, jakiś pan Stasio miał krówkę, kochał ją bardzo, ale niestety przyszedł czas, aby się z nią pożegnać. Ona ze starości umarła. <śm> albo tak. I, I myślę, że bardzo wiele ludzi nawet nie jest świadomych, na jaką skalę w przemysłowych hodowlach. Się, się te zwierzęta trzyma, w jakich warunkach one żyją, jak bardzo cierpią, jak wygląda ich ubój. Myślę, że ja naprawdę uważam, że to są treści, które powinno się puszczać w szkołach obowiązkowo. Tak samo myślę, że wypadki drogowe powinno się pokazywać nastolatkom, żeby gdzieś zakorzenić po prostu świadomość na temat tego, w jakim, w jakim żyjemy świecie, nie? Bo. Wiesz, co, jak dla mnie oglądanie wypadków w internecie zdecydowanie podniosło moją, moje poczucie bezpiecznej jazdy samochodem. Że, że po prostu nie, jakby boję się, przekraczając już wiesz, te 100 km na godzinę, już widzę w oczami, wyobraźni gdzieś tam w środku, w głowie, te wszystkie filmy, które widziałem, i to po prostu sprawia, że zdejmuję nogę z gazu, nie? Hmm. No i myślę, że to jest ważne takie, takie uświadomienie. Tylko większość ludzi unika patrzenia na to po prostu, nie? Tak jak z tymi rzeźniami Mówię, i tak dalej. Wiem, dlatego to... może trzeba ich zmusić właśnie, posadzić w ławce szkolnej i jak mechaniczne... taką głowę trzymać I Jak mechanicznej pomarańczy, takie oczy przyklejone. Patrzcie, zobaczcie, widzicie, tak umierają ludzie w samochodach, tak umierają zwierzęta w rzeźni. Idźcie i bądźcie lepszymi ludźmi. I tak właśnie powstaje wizerunek wegan psychopatów, nie? żeby zmuszać ludzi do oglądania takich rzeczy. No ale bo to zobacz, jest taki mechanizm obronny, że ludzie nie chcą widzieć pewnych, wiedzieć pewnych rzeczy. No i pomimo tego, że rzeźnie można obejrzeć w internecie bez żadnego problemu, wpisując kilka słów, ale nikt tego nie znaczy, mało osób to robi, no bo każdy woli te wygodne szyneczki, kotleciki, aniżeli świadomość tego, że to są zwłoki. I reklamy ze zwierzakami na łące biegającymi. Teraz też otwarte klatki robią taką akcję, że zaprosiły różnych. Jakieś, jakieś znane osoby, żeby obejrzały, jak wygląda produkcja futer. I te osoby siedzą i muszą oglądać proces zabijania wydaje mi się, że tam była fretka, fretki. No i też dla mnie jest takie absurdalne, jak widzę właśnie jakieś laski na Insta, które znaczy, teraz na szczęście bo już jest ich dużo mniej, ale wciąż są takie laski, które pozują właśnie w jakichś czapach z lisa, w jakichś futrach. Czy popularne są takie kapciuszki, chyba z Louis Vuitton? I one są wykładane jakimś chyba lisim, właśnie futrem. No i dla mnie to by się wydawało jakieś po prostu obrzydliwe, nażeganie by mnie brało, gdybym miała wsadzić stopę w buta, w którym w środku jest martwy lis. I mnie to zastanawia, co ci ludzie w ogóle mają w głowach, że dla nich to się wydaje spoko, że to musi być po prostu, no nie wiem, no tak przynajmniej chcę wierzyć, że ci ludzie gdyby byli świadomi, gdyby zobaczyli, jak wygląda proces pozyskiwania tego futra, to że też by byli obrzydzeni. Taką przynajmniej mam nadzieję, że to po prostu są nieświadomi ludzie, a nie jacyś ludzie w stylu cruelli demon ze stu jeden-dalmatyńczyków. No bo to wiesz, to kiedyś widziałem takiego pranka, że gość do Pampersa nakładł e, jakiejś Nutelli i sprankował swoją żonę, że coś mu się tam, za, wiesz, e, coś mu się tam za, w głowie zakręciło i że on jakby lizał tego Pampersa z Nutellą. No i ta żona jak to zobaczyła, no to tam spazmów dostała, że to obrzydliwe, obrzydliwe. No i tam jak było No bo intro... każdy wie, skąd jest kupa. No, no tak, no i w momencie, w którym e, ta żona myślała, że to jest kupa, to było to dla niej obrzydliwe, ale jak już się dowiedziała, że to jest Nutella, to powiedziała, a no tak, to Nutella, i to już wtedy przestaje być obrzydliwe, nie? Że w tej głowie jest jakiś taki mechanizm, że jak myślisz o czymś, że to jest obrzydliwe, no to wtedy to jest obrzydliwe, a jak już wiesz, że nie jest, to przestaje być, wiesz o co chodzi? No i to tak samo jest chyba z tym mięsem, z tym, z tym kapciem z lisem, że jak ty masz taki mindset, że to jest obrzydliwe, no to ty byś się bała takiego kapcia wręcz, dotknąć go bo byś miała poczucie, że dotykasz zwłok, no a jak ktoś ma mindset taki, że o, skórka, lisek, dwa tysiące złotych, jeden kapeć, to sobie myślisz, o, a wkładam stopę, ale przyjemnie. Ale mam nadzieję, że to właśnie jest tak, że te dziewczyny, no może po prostu właśnie nie wiedzą, nie widziały nigdy... W jakich warunkach te zwierzęta żyją, w jakich ogromnych cierpieniach, jak wygląda ich ubój. Chcę tak myśleć, no nie? Że, że jednak one no nie są aż takie złe, że gdyby to zobaczyły, albo gdyby same miały coś takiego zrobić. To... Że to się bierze z niewiedzy, a nie z głupoty, tak? Że, znaczy, że to się bierze z niewiedzy, a nie z tak ogromnego braku wrażliwości. Bo to jest właśnie, zobacz, że może być tak, że ktoś wie, ale sumienie mu pozwala na to, żeby pomimo tego, że wie, to robić, a są tacy, którzy jakby wiedzieli, to by tego nie robili, nie? Myślę, że dużo osób wie i czuje, że to jest nie tak, ale jakby stara się to bardzo mocno wypierać i unika takich nieprzyjemnych obrazków. Ale myślę, że człowiek mimo wszystko jest zaprogramowany na opiekowanie się zwierzętami. Zobacz, że naturalna reakcja człowieka, jak widzisz jakąś świnkę, krówkę, to jest, o, ale pogłaszczę... Poobserwuję, zobaczę zdjęcie. Nie jest tak, że widzisz krowę i ci ślinka cieknie, no nie? Tylko my empatyzujemy z innymi stworzeniami, i myślę, że większość ludzi ma to też zakodowane, żeby je kochać, a nie krzywdzić. Tylko też no, od najmłodszych lat jesteśmy w ten sposób programowani, żeby o tym nie myśleć, nie zastanawiać się, po prostu jeść kotlecika i heja. Więc no, to. to... Wiesz, co ja kiedyś lubiłem kaszankę. I pamiętam dzień, w którym się dowiedziałem, co to jest kaszanka. Okay. Ja byłem w szoku, ja po prostu sobie myślałem, Boże, to ja mam krew na rękach, wiesz. Ja jadłem tą kaszankę i ją wcinałem, bo totalnie nie wiedziałem, dlaczego ona jest czerwona, dlaczego tak smakuje. A potem się dowiedziałem, że to jest posmak krwi. I powiem ci, że mój świat stanął, wiesz, na głowie. Ja miałem 13 lat, o mamo, mamo, zrób mi kaszankę, zrób mi kaszankę. A później, jak, jak się dowiedziałem to po prostu zbiło mnie to z pantały nie? Ja też pamiętam moment, w którym się dowiedziałam, że kiełbasy są pakowane w jelita. Mama mnie uświadomiła, jak się, jak się robi kiełbasę i że to jest kiełbasa, że to jest mięso, zmielone mięso wpakowane w jelito. We własne jelito. Powiem ci, że mi mózg parował. Ja pomyślałam, co? Że co to w ogóle za perwersja jakaś, że jelito, w którym jest kupa, wkłada się w nie jakieś zmielone mięso? Co to w ogóle za pomysł? Co to kto to wymyślił czemu my to jemy? I pamiętam, że od tamtej pory przestałam jeść kiełbasę. Tak, no teraz w większości kiełbasy są pakowane w sztuczną tą osłonkę, jakby w sztuczne jelito, no ale to chyba nadal tak jest, że jak już jest coś w prawdziwym tym jelicie, to że o... Nie, no to... Myślę, że są koneserzy, którzy lubią tak, tak, że to wtedy jest super, jak jest te prawdziwe to w którym wcześniej była kupa, teraz jest kiełbasa i że to jest super, nie? Jak to wszystko za bardzo zależy od punktu wyjścia i od mindsetu, który sprawia, że coś lubimy, a czegoś nie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się Wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych podcastów. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz: Krowa to kuzynka świni. Konie. Konia. Krowa, ona chyba powiedziała, że krowa to kuzynka konia. Tak, to napiszcie komentarz. Krowa to kuzynka konia. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!